Julius, na początku oficjalnie witamy Cię w Tychach. Od razu chciałbym Cię zapytać o to, kto w Twoim transferze odegrał największą rolę i dlaczego był to Maksymilian Kotny? Yeah, because Max got really me the feeling that he wanted me here and get me good feeling from the first time he contacted me and my manager also. Then we had some meetings and now I'm very happy to be here. Zapytałem Cię o to dlatego, że zastanawiam się nad trójką osób. Jedną z nich był Max, drugą Marko Dijakovic, który grał również w austriackiej Bundeslidze, a trzecim typem był Aleksander Buchsa, kolega z Twojego byłego zespołu i brat napastnika reprezentacji Polski. Rozmawiałeś może z nimi przed podpisaniem kontraktu? Yes, with both of them. Max sent me the number of Marco and I contacted him. We had a call like 15 minutes and then I was sure I want to be here. And also I talked with my Polish teammate in Vatens about the club. Wiem, że kilka dni temu Max osobiście odwiedził Cię w Austrii. Mógłbyś zdradzić, jak przekonał Cię do przyjścia do Tychów i jakich argumentów głównie użył w trakcie rozmowy? Yeah, we're in second position, we have the same points as the first club and we want to go up as soon as possible, maybe this season. I hope so. I hope that I can put something into the team to help the team and yeah. I'm really happy to be here. Wczoraj przyjechałeś do Tychów, ale nie jest to Twoja pierwsza wizyta w Polsce. Prawie 4 lata temu miałeś okazję grać na stadionie w Gliwicach. Pamiętasz może to spotkanie i końcowy wynik? Yes, I remember it. We lost 3-2 against Gliwice. That was in Hartberg. I played in Hartberg and yeah, we go out the first round of the competition. Ogłosiliśmy Twój transfer używając karty z FIFA, dzięki czemu nasi kibice mogli zobaczyć Twoje umiejętności w grze. Jak to wygląda jednak na prawdziwym boisku? Jakie są Twoje najmocniejsze strony? Poor, I think the final pass, I try to put my strikers in good positions to score goals, maybe to score also one or two goals to celebrate with the fans and yeah, I'm here for to create chances and for the attacking positions. Praktycznie całe piłkarskie życie spędziłeś w Austrii. Niestety w Polsce nie mamy wielu okazji do śledzenia austriackiej Bundesligi. Co w takim razie możesz powiedzieć o poziomie ligi, w której występowałeś przez kilka sezonów? Yeah, the Bundesliga is a really good league. You see, international Red Bull Salzburg is a very, very big club. They play Champions League every year. Also the tradition clubs like Rapid Wien, Austria Wien, Sturm Graz, also LASK now. Are very big clubs and the football is very good, but now I'm really, really, really focused to be here. Nasi kibice mogą być też chyba spokojni o Twoją formę. Rozpocząłeś przygotowania do sezonu ze swoim byłym zespołem i zagrałeś nawet w sparingu przeciwko TSV Monachium. Yeah, so I'm fully fit. Yeah, I can start now. I train in the afternoon with the team the first time, and I'm looking forward to it. Na koniec muszę Cię zapytać o Twoje główne cele związane z GKS-em Tychy. To get promoted to Ekstraklasa. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.